Bardzo lubię swoją pracę, a najbardziej chyba w pracy lubię to, że dajemy ludziom radość. Głównym założeniem festiwalu jest bezpośrednie spotkanie z widzem. Widz jest wciągany do różnych historii, które przedstawiają teatry. Festiwal odbywa się w bardzo różnych lokalizacjach i wydarzenia, które się tam odbywają, oznaczają swoje piętno, bo wcześniej te miejsca nie były kojarzone zupełnie z kulturą. Ten widz przypadkowo napotyka artystę i zatrzymuje się. I to jest dla nas bardzo ważne, że on potem na pewno do nas wróci i będzie spragniony teatru i będzie spragniony zobaczyć więcej. Przyjechało do nas w tym roku prawie 30 różnych zespołów, artystów, teatry z całej Polski, ale też z zagranicy. Są grupy z Singapuru, z Korei, z Francji. Praca w kulturze nie jest łatwa, jest bardzo wymagająca. To są weekendy, to są wieczory, to są noce, ale trzeba kochać tę pracę i tak myślę, że nam się to dlatego wszystko udaje.